Do zdarzenia doszło w miejscowości Strasburg w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych. Jeden z mieszkańców miasta zgłosił w kwietniu burmistrzowi miasta, że znalazł w sieci przerażające nagranie, którego bohaterami są strażacy z lokalnej jednostki. Na filmiku widać, jak mężczyźni po kolei gwałcą młodą kobietę. Sprawą szybko zajęła się policja. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że poszkodowana to 17-latka ze Strasburga. Sprawcami napaści na nastolatkę było 5 strażaków oraz ich szef. Według śledczych ofiara bała się zgłosić całe zajście na policję, ponieważ była szantażowana przez strażaków. Ustalono również, że w momencie gwałtu nastolatka była odurzona. Nie wiadomo jednak, dlaczego mężczyźni nagrywali całe zajście i w jakich okolicznościach trafiło ono do internetu. Na początku nowego roku lokalna policja zatrzymała 5 mężczyzn w wieku 21 marca 6 lat. Usłyszeli oni zarzut napaści seksualnej na nieletnią. Za popełniony czyn strażakom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.